Przyszedł czas na dołączenie na brygadę graczy i zobaczenie, co tam się wyczynia. Zobaczmy. Zwłoki? O kurde, dobra, oni trochę hardą jednak. Oni spawn campują na pomarańcza Crazy, ale to jest nie do pomyślenia, jak można to robić. Niemożliwe. Nie wiem, ludzie co grają tutaj na tych serwerach brygady, naprawdę nie przestaną mnie nigdy zadziwiać. Nie wiem, dobra, nic tu się nie dzieje. Może coś na zwykłym orangę się dzieje. Ja w ogóle dzisiaj nagrywałem filmik z 2 godziny z TF-a, który nie wypalił. Przez 2 godziny grałem casuala i nie spotkałem ani jednego daligowski bot. Ja nie wiem, gdzie one są. Ja chcę je spotkać i się pośmiać, bo to było śmieszne. I w ogóle jeden z moich widzów napisał mi, że niby wie, kto hostuje te boty z nickiem daligowski. I to jest dosłownie jakiś kidos, któremu wydaje się, że jest jakimś super hakerem. Tak właśnie się dzieje, jak rodzice nie dają dziecku wystarczającej atencji, potem takie coś robi. Nie wiem, beka. I w ogóle dzisiaj też, jak właśnie robiłem ten odcinek, który nie wypalił, spotkałem chyba dwa razy byłem na serwerze casualowym, nie? Gdzie ludzie dosłownie napisali kick daligowski i co bot, więc to jest zabawne, że mój nick zaczyna być znany community TF-owym, globalnie, jako bot. Dosłownie jak ktoś na casualu widzi daligowski, to myśli, że ja jestem botem. Ateczka, błagam. Nie, mój killstreak! Jaki ja killstreak? 13 killstreak miałem, co za dziad. Co on robi? Jak on podskoczył w powietrzu? Co to było? Co on double jumpa zrobił? Widzieliście? On się po prostu zatrzymał i podskoczył. Kurde, brygada jest szalona, nie? Przysięgam, brygada to jest Ohio serwerów TF-owych. Tutaj takie śmieszne luda grają, to jest... No, trudne. W ogóle ten filmik, który dzisiaj nagrywałem, co nie wypalił. Ja po prostu... Miałem fajny pomysł na filmik. Coś, co chciałem zrobić od dawna, ale zawsze po prostu nie chciało mi się. I pod koniec wyszło, że filmik jest... będzie trwał no 40 minut, a ja nie chcę takich długich filmików wstawiać. Nie z TF-a, na pewno nie z TF-a. I długie filmiki to na jakieś, nie wiem, ole, gość dostał bombę. Takie dłuższe formaty na filmik to nie gameplay TF-owy, bo każdy wyjdzie po 2 minutach. Więc postanowiłem, że zrobię taką, nie wiem, miniserię 9-odcinkową. I to będzie polegało na tym, że będę grał najgorszym loadoutem każdej klasy, każdej 9 klas. No, już mam loadouty przygotowane i wszystko. Ja mówię, ja już nagrałem ten filmik, znaczy w połowie, bo skończyłem na heavym. Plan był taki, żeby po prostu 10 killi, następna klasa, 10 killi, następna klasa, ale filmik trwał półtorej godziny, nagranie trwało półtorej godziny i dopiero byłem na heavym, więc nie dzięki. Filmik by był za długi. Generalnie nawet z nagrania 3-godzinnego możesz zrobić filmik, nie wiem, 12-minutowy, jeśli faktycznie tak wybierzesz tylko najlepsze momenty i tak dalej, ale żeby złożyć to w całość, w ogóle ja mi się nie... Mój styl montowania filmów, niektórzy powiedzą, że jest leniwy, ale ja powiem, że on jest... wydajny. Ja zawsze jak nagrywam, to max godzinę materiału, na przykład jak gram gameplay TF-owy i z tej godziny robię max powiedzmy, do 20 minut. A to jest rzadkość jak filmik z TF-a, trwa 20 minut, taki zwykły gameplay. Ja takie coś mogę zmontować w godzinę dwie. I mi się to podoba. Taki jest mój po prostu styl. Przygotujcie się na 9-odcinkową serię z TF-a. Taką śmieszną. I ogólnie ciekawostka dla tych, co jeszcze nie wyszli z nudów, bo dosłownie gadam o niczym. Ostatnio pokazaliście mi, że nie chcecie widzieć zróżnicowanego kontentu na moim kanale. Znaczy, na pewno są ludzie, co chcą faktycznie. Niektórzy mi piszą, żebym nagrywał, nie wiem, więcej Elden Ringa i tak dalej, ale właśnie przeważająca większość, jak widzi coś innego u mnie niż TF, to po prostu nawet nie patrzy na miniaturkę. I teraz pewnie macie takie daligowski, co ty gadasz, skąd ty takie rzeczy możesz wiedzieć? Co ze statystyk, ja tutaj wszystko widzę, czarno na białym jest ładnie napisane, nie? Zobaczcie, 21 czerwca stawiłem mój pierwszy filmik z DLC Elden Ringa. Dzień później wstawiłem drugi, który był nawet lepiej sformatowany przeze mnie. Był o wiele śmieszniejszy, ciekawszy mi się wydaje, więcej się działo. Ten był taki dość długi, taki bardziej przypominał odcinek z jakiejś długiej serii, ale ja nie chciałem czegoś takiego robić. Ja chciałem zrobić tak z tym Elden Ringiem, żeby były tak jakby highlighty mojego grania w to DLC. Jakieś, nie wiem, max 15-minutowe filmiki, po prostu, nie wiem, z walk z bossami, moje rage'e i tak dalej. Więc mój drugi filmik właśnie był tak sformatowany. I jak widać, ludzie mi pokazali, co myślą o tym. Po wstawieniu Elden Ringa straciłem widzów. Więc, no... zróżnicowany content na kanale nadal będzie. Nadal będę co jakiś czas wstawiał jakiś randomowy filmik, nie wiem, z jakiegoś stylu, ale... Elden Ring... Bardzo prawdopodobnie już nigdy nie zobaczycie Elden Ringa, bo jak wstawiłem Elden Ringa, to straciłem subskrypcję. Ja teraz nie jestem jakąś osobą, która tylko patrzy na liczby i tak dalej, ale ja chcę, żeby mój kanał się rozwijał. Ja nie chcę, żeby mój kanał stanął w miejscu albo umarł.
myśląc logicznie, jakbym wstawiał Elden Ringa i przy tym tracił subskrypcję, no to to nie jest za bardzo rozwijanie kanału, prawda? Jest to irytujące, bo ja naprawdę chciałbym wstawiać filmiki, z których faktycznie byłbym bardzo, bardzo dumny, które faktycznie wydaje mi się, że są o wiele lepiej zrobione i są śmieszniejsze niż taki gameplay z TF-a, tak jak teraz tutaj widzicie, ale generalnie wydaje mi się, że te filmiki z Elden Ringa są o wiele ciekawsze i śmieszniejsze niż po prostu jak gram w TF-a i gadam o niczym. Ale z jakiegoś powodu jak gram w TF-a i gadam o niczym, nawet nic śmiesznego się nie musi dziać, jest lepszy odzew niż jakbym zrobił coś faktycznie ambitniejszego i śmieszniejszego. Dlatego mnie to troszeczkę irytuje. Nie mogę robić za bardzo tego, co faktycznie chciałbym robić. A już powiedzmy, że od 2 lat, może coś koło 2 lat na moim kanale próbuję, tak jakby wiecie, zaczynać wstawiać zróżnicowany content, nie? Jakiś, nie wiem, filmik z Robloxa tu i tam. Czasami te filmiki z Roblox nawet się lepiej przyjmowały niż te z TF-a. Czasami taki randomowy filmik z innej gry niż TF naprawdę lepiej wyszedł, jeśli chodzi o statystyki. Moje najpopularniejsze filmy na kanale to nie są z TF-a, tylko serie z fabuły Call of Duty. Nadal tego nie potrafię zrozumieć, dlaczego moje filmiki z Call of Duty, jak gram w kampanię, są tak popularne. Ja nie rozumiem tego. Myślę o tym cały czas. Nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego u mnie tyle ludzi lubi oglądać fabułę Call of Duty. Tak samo nie rozumiem, dlaczego tyle osób woli oglądać, jak po prostu gram w TF-a, gadam o niczym, nic się nie dzieje przez 15 minut i ludzie wolą taki filmik niż jakiś faktycznie śmieszny, ciekawy filmik z Elden Ringa, gdzie na przykład, nie wiem, rage'uję, uderzam w biurko kilka razy. Kurde! No, dopiero wlazłem na kon... Wydaje mi się, że takie coś jest po prostu śmieszniejsze. Jak już mówiłem wam nieraz i możecie mi wierzyć lub nie, mnie nie obchodzi kasa. Uwierzcie mi, że te pieniądze, które ja zarabiam z YouTube'a, naprawdę są fajne. Fajnie, że mogę zarabiać pieniądze za granie w gry. Jest to dla mnie nierealne, że mi się faktycznie udało takie coś dokonać w życiu. Marzenie z dzieciństwa dosłownie. 7-letni Daligowski by dosłownie nie wierzył w to, co teraz widzi. Ale ja głównie to robię dla satysfakcji i dla samego po prostu, dla swojej psychy, że tak powiem. Może to dziwnie brzmieć i może nie każdy to rozumieć, ale naprawdę jestem w 100% szczery, jak to mówię. Ja nie robię was tutaj w balona. Ja robię to, bo to lubię. Nie dla pieniędzy. Pieniądze to bonus. Napędza mnie faktycznie satysfakcja i uczucie wstawienia nowego filmu i czytania komentarzy pod nim. I właśnie dlatego ja wstawiam filmy. Nie dla pieniędzy. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ja teraz mówię wam w 100% szczerą prawdę, jak się czuję. I mówię to już nie raz. Ja chcę być z wami szczery. Zasługujecie na to. Naprawdę ten cały YouTube zmienił moje życie. I to na lepsze. Doświadczyłem wiele fajnych momentów. Poznałem wielu ludzi, których bym nigdy inaczej nie poznał. Czy to fałszywych, czy faktycznie zarąbistych ludzi. I ja chcę to wszystko kontynuować. I najlepiej rozwijać mój kanał i poszerzać moją widownię. Dlatego, wracając do głównego punktu tego wszystkiego, co ja teraz mówię. Wstawianie filmików w tym przypadku z Elden Ringa, to jest jakbym dosłownie strzelał sobie w nogę. Zostałem przeniesiony do rep. Oto minus 10 subskrypcji. Powiedziało mi to, że jakiś ktoś zobaczył w powiadomieniach mój filmik, zobaczył, że to jest Elden Ring, sprawdził mój kanał, zobaczył, że ja już nie wstawiam TF-a i se poszedł. Ja tak na to patrzę. I ludzie mi przez dłuższy czas już mówią porady i... O kurde, nice. What the hell, to było... Nice. Dużo mi osób po prostu mówiło przez te kilka lat, jak rozmawiam o tym, że jestem tak naprawdę niewolnikiem TF-a, że jeśli nie będę wstawiał TF-a, to po prostu mój kanał pójdzie w niepamięć. I ludzie mi mówili, żebym po prostu miał to gdzieś, po prostu zaczął wstawiać co chcę, co się stanie, to się stanie. Ale ja nie chcę tego robić, bo statystycznie zawsze jak robię zróżnicowany filmik z jakiegoś innego czegoś, coś co nie jest związane z TF-em lub po prostu nie jest jakąś, nie wiem, powiedzmy grą dla dzieci, typu Roblox, to odzew jest bardzo mały. I w tym przypadku teraz z tym Elden Ringiem, ja nawet straciłem 10 ludzi, więc nie piszcie mi takich rzeczy, że nie wiem, po prostu zacznij wstawiać cokolwiek, nie wiem, co drugi filmik wstaw coś innego niż TF, bo ja to już wszystko próbowałem i to nie działa. Dosłownie przez 2 lata to robiłem, nie zadziałało. Ja próbowałem wszystkiego, żeby zróżnicować moje filmiki, ale jak patrzę na te bardzo
szczegółowe statystyki, które są na tym YouTube Studio, jak tam te filmy, jak tam te filmy sobie wstawiasz i patrzysz statystyki, to wszystkie, ile kto oglądał, kto co zrobił i tak dalej. Jedyne, co rozwija mój kanał, to wstawianie TF, co mnie wkurza, bo ja nie chcę w to grać, jest to nudne dla mnie, w tym jest problem. Ja uwielbiam tę grę, to jest moja ulubiona gra. Ale patrząc na to, co się z nią dzieje, community dosłownie imploduje. Z fix TF2 stał się dosłownie jakiś schizofreniczny epizod psychozy naszego community tutaj, gdzie ludzie dosłownie zaczęli rysować hentajce z Omegatronikiem, jednym z tych popularnych botów, co łażą i psują wszystkim grę. Valve to widzi i mówi sobie, nie no, to jest jakaś banda debili, no po co my mamy... I tak się to nie opłaca. Ja osobiście już totalnie przestałem wierzyć, że Valve kiedykolwiek naprawi tą grę. Przepraszam, mówię co myślę, jeśli ci się to nie podoba, no cóż, mówię jak jest. Ja kompletnie przestałem wierzyć w to, że te nasze petycje, czy jakieś te movementy naszego community, te save TF2, fix TF2, coś da. Był save TF2, napisali, że coś zrobią, nic nie zrobili. Mamy fix TF2 i z tego naszego całego fix TF2 stał się jakiś, mówię, schizofreniczny epizod psychozy ogólnego community. Oczywiście nie każdy, niektórzy faktycznie po prostu są normalni i faktycznie, nie wiem, pisali do Valve maile, że naprawcie naszą ulubioną grę, nadal gramy w to, nadal chcemy się bawić, ale nie możemy. Ale głośniejsza jest ta strona community, która ma tą psychozę, o której mówię, nie? Niestety tak jest. Co się właśnie stało przede mną, nie? Więc no, panie i panowie, niestety jest jak jest, nie? To jest bardzo skomplikowane, mogę o tym gadać przez godziny i się nie znudzić, bo... Nie, niektórzy myślą, że ja, nie wiem, nienawidzę już tej gry, że ja, nie wiem, po prostu ją hejtuję. Ja mówię to wszystko, ja rozmawiam o tej grze, ja cały czas w nią gram, mimo że po prostu jest w tym okropnym stanie, bo mi zależy. Ja chcę zobaczyć znowu TF-a w najlepszym stanie, jakim może być. Nara. Jestem niewolnikiem gry, w którą nie chce mi się grać, ponieważ widzę, w jakim stanie jest. Ja nie mam zamiaru wspierać Valve. Nie mam zamiaru wspierać tego, co oni robią. A co oni robią? No nic nie robią. Właśnie o to chodzi. Oni nic nie robią. Nie chcę wspierać tego. Wydaje mi się, że jedyna rzecz, która by tak naprawdę pokazała Valve, że mamy dość, to by było to, jakby wszyscy gracze, faktycznie realni gracze, przestali grać. Tak jednocześnie. Każdy po prostu by odinstalował TF-a i nigdy nie odpalił. Aż w końcu nie naprawił tej gry. To by była jedyna rzecz, która faktycznie mogłaby zmusić Valve do działania. Naprawdę. Te nasze petycje, te wszystkie hashtagi, maile wszystkie, to nic nie da. Nic to nie dało wcześniej, nic to nie da teraz. Tym bardziej, że mówię, teraz community ma taki cholernie chory epizod psychozy, że to szok. Ta najgłośniejsza część community ma. Nie mówię, że wszystko. Zaprzestanie kupowania skrzynek, kluczy i tradowania się kompletnie. Po prostu zakończyć jakąkolwiek interakcję z Team Fortress 2. I najgorsze jest to, że jest to niemożliwe. To się nigdy nie stanie. Nawet jeśli community będzie miało jakiś taki, nie wiem, duży movement znowu, pofix TF2, jakieś, nie wiem, hashtag leave TF2 albo coś takiego, gdzie dosłownie każdy się zmówi, że dobra, przestajemy grać, to nadal będzie duża, duża, naprawdę ogromna spora ludzi, która ma to gdzieś i nadal będzie grać, bo lubią w to grać i nie ma w co, i nie ma tak naprawdę innej takiej gry jak Team Fortress 2. Nie ma. Jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Nie ma alternatywy. Możesz szukać alternatywy w Overwatchu, Paladinsach, innych hero shooterach, ale to nie jest to samo. To po prostu nie jest to samo. Trzeba pamiętać, że Valve to jest firma, i ich głównym celem jest zarobienie jak najwięcej pieniędzy, jak się da. To jest po prostu biznes. Jak oni by zobaczyli, że po prostu TF2 już nic nie zarabia, byliby zmuszeni coś zrobić. Niestety, taka jest prawda. Takie duże firmy jak Valve najbardziej boli portfel, więc jakby się uderzyło w portfel, to by poczuli. Te wszystkie hashtagi, te wszystkie bojkoty, te maile, to wszystko nic nie robi im, bo TF2 nadal im zarabia pomimo tych wszystkich kontrowersji przez te tyle lat. Więc oni nie widzą sensu w naprawianiu tej gry. Po prostu nie widzą. Nikomu w Valve się po prostu też nie chce bawić się w ten starożytny kod, na którym jest ta gra napisana. Ja nie mówię teraz tego wszystkiego, żeby, nie wiem, popsuć wam humor, nie robić wam nadziei czy coś. Ja po prostu, jak to się mówi, jestem realistą, tak?
Ja mówię, jak jest. Już wykorzystałem całą moją nadzieję na Save TF2, który już był. Patrząc na to, że Save TF2 dosłownie zrobił nic, a może nawet pogorszył, w tym znaczeniu, że hosterzy botów teraz są bardziej chętni na hostowanie botów, bo zobaczyli, że to działa i denerwuje to ludzi, więc teraz są bardziej skłonni na to i bardziej im się chce. Fix TF2 teraz dosłownie stracił jakiekolwiek znaczenie tak naprawdę, albo traci. Może jeszcze nie stracił, ale traci. No, wygląda słabo. Ale nadal mam w sobie taki skrawek nadziei, że faktycznie Valve coś zrobi. Ja nie oczekuję, nie wiem, regularnych aktualizacji z nowymi mapami, trybami, broniami, tak jak kiedyś. Ja po prostu chcę, aby ogarnęli cheat boty. I ogólnie ten kryzys z botami. Bo jest to naprawdę, no, złe. Ale dobra, ja chyba powiedziałem już wszystko, co chciałem, więc ja się będę z wami żegnał. Dzięki za oglądanie. Dla waszej dobrej wiadomości mówię, mam plan na jakąś taką miniserię z TF-a z tymi najgorszymi loadoutami, co już mówiłem. I możliwe, że Team Fortress 2 Classic jeszcze sobie spróbuję pograć, bo to wam się bardzo, bardzo, bardzo podobało. Tam chociaż nie ma cheatbotów, można sobie normalnie pograć. I są bardzo fajne, śmieszne nowe rzeczy. Dzięki wam za wszystko. Widzimy się jutro.